Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok i jestem dzisiaj na moim podwórku. Tak, kościelne dzwony biją w oddali, nie wiem czy to dobrze dla materiału, ale pomyślałem sobie, że być może, bo dzisiaj mam dla was ogłoszenie. Ogłoszenie, które brzmi: wiosna się zaczęła oficjalnie. Yeah! Okej, przejdźmy do rzeczy. Ciekawe rzeczy się dzieją tutaj u mnie ostatnio na podwórku, bo parę osób się znalazło, które zlokalizowały miejsce mojego zamieszkania, mniej więcej, i chodzą po okolicznych sklepikach i pytają, gdzie mieszka Rok. A że mnie dosyć łatwo opisać. Ciekawe czemu. To panie w sklepikach już inaczej na mnie patrzą i wspominają, że ktoś o mnie pytał i ktoś mnie szukał. Kurczę, pieczone! Nie psujcie mi relacji z paniami w sklepiku, to była cudowna, wspaniała i piękna relacja. Jeżeli żeście oglądali moje wcześniejsze materiały. O, dzwony ucichły. Dobrze. Zatem niech już stało się zadość za tym ogłoszeniom parafialnym. I teraz informacje moje wyjazdowe. Tak, bo wyjeżdżam. Postanowiłem odpocząć. Pierniczę, rzucam to wszystko, jadę na wakacje. Nie, takie proste to nie będzie. Ale faktem jest, że przez najbliższe parę dni będę troszkę podróżował i mogę mieć problem z wrzucaniem tych porannych vlogów. Moje regularne filmy powinny się gdzieś tam przydarzyć, bo troszkę zrobiłem ich wcześniej, żeby coś się pojawiało na tym kanale. Natomiast poranne roki mogą być problematyczne, bo będę czasami w miejscach, w których internet jest niedostępny. Ale nic nie jest pewne. Może się okazać, że normalnie dzień w dzień będę wrzucał bez większego problemu, ale z bardziej egzotycznych lokacji niż dzisiaj. Cóż chciałem wam jeszcze... A! Dokąd jadę? Pewnie was interesuje. Zatem jest premiera Shootmani, o której wspominałem. To jest taka gierka. Zatem jadę... Gierka, gra e-sportowa. Jadę do Warszawy, żeby się przekonać, jak będzie wyglądała impreza związana z premierą. Może być bardzo interesująco. A potem, cóż, potem już właściwie taka błaha sprawa. Jadę z Rojem do Paryża! Tak jest! Ja i Rojo! W mieście miłości! Oj, będzie się działo. Co wam mogę obiecać? Że pojedziemy tam z kamerami i że ja nagram różne materiały, a potem przyjadę na miejsce do Wrocławia i siądę do live'a i wam te wszystkie materiały pokażę, poodpowiadam na pytania i pogadamy sobie o różnych sprawach. Tak jak było z Pyrkonem. Myślę, że to było bardzo sympatyczne. I to by było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.